Takie tam demówki. Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie, witam was w grze, która nazywa się SoulQuest, właściwie w demie do gry, która nazywa się SoulQuest, serii, która nazywa się takie tam demówki. Jest to seria, w której zajmuję się grami, które z jakiegoś powodu przykuł moją uwagę, właściwie wersjami demo do gier, którymi jestem zainteresowany i których rozwój będę śledził. Może coś ciekawego się z tego narodzi i może będzie w przyszłości fajne do ogrania. Link macie na dole w przypiętym komentarzu do dema tej gry, powinno być dostępne, nie ma tam żadnego ograniczenia czasowego, możliwe, że zdejmą tą demówkę prędzej czy później, ale na chwilę obecną jest. Co więcej, wygląda to jak demo do bardzo wczesnego etapu produkcji, więc weźcie to pod uwagę. Przyglądam się czemuś z perspektywy produkcyjnej, na moje oko, wczesnemu. Z czym jest SoulQuest? Nie ogłoszono jeszcze premiery, więc nie wiemy, kiedy to będzie wychodziło. Nie wydaje mi się, żeby to było wcześniej, nie pierwsza, nie druga, może nawet i nie trzecia kwarta 2024. Jak miałbym stawiać, to ten tytuł do kupienia nie będzie przed końcówką tego roku, może gdzieś tak początek następnego. Szczególnie, że nie wygląda na to, żeby twórcy mieli jakieś wybitne finansowanie czy zastrzyk hajsu, żeby na już na teraz skończyć ten produkt. Raczej jest to coś, co robią ze względu na to, że chcą zrobić grę, więc ciągną to do przodu, rozwijając sobie powolutku, update'ując to demo troszeczkę, no i co jakiś czas pojawia się nowy build. Producentem jest Soulblade Studio LLC i Thomas J. Pereira, chyba tak. Wydawcą również Soulblade Studio LLC i Thomas J. Pereira jest. Jeżeli chodzi o to, kto i co, to mamy tutaj wybraną bohaterkę, znaczy się nie możemy zmieniać, ani tworzyć postaci, ani w żaden sposób wpłynąć na to, kim gramy, za to możemy mocno tą bohaterkę dostosować do swoich potrzeb. Nie jestem pewny, czy tu gdzieś padło jej imię, nie widzę w opisie na stronie. Z drugiej strony to jest historia konkretnej postaci, która ma swoją legendę do opowiedzenia. Alice, okej. Bohaterka nazywa się Alice, faktycznie znalazłem, padło to imię. Przechodząc do fabuły, jest nasza Alice kontra cały panteon celtyckich bóstw. Zadaniem głównej bohaterki jest przebić się aż do bogini śmierci, do Morrigan, sprać ją, żeby wyciągnąć duszę swojego zmarłego męża i go z powrotem ożywić. Czyli historia stara jak świat, jeżeli chodzi o mitologię, ale opowiedziana na nowo przy okazji innych bohaterów. Przerabialiśmy to w mitologii rzymskiej, greckiej, w nordyckich odłamach też było to wielokrotnie. Wydaje mi się, że jak pójdziemy w stronę tam właśnie hinduskiej i tak dalej, to też były tego typu motywy. Przynajmniej tak ze studiów coś mi dzwoni, więc jest to fajny patent, oklepany do bólu, ale niezbyt popularny ostatnimi czasy. Jeżeli chodzi o grywalność, to mamy tutaj action platformer z misjami do wykonania, przynajmniej tak wygląda konstrukcja świata na chwilę obecną w tym demie, czyli jest nasza bohaterka, mamy hub, do którego wracamy między misjami, rozwijamy za zdobytą walutę naszą postać i wybieramy, na którą misję chcemy lecieć i możemy lecieć dalej. Więc odblokowujemy nowe zdolności, wykupujemy je właściwie, biegamy, skaczemy, oramy przeciwników, używamy magii, czarów, rzucając w przeciwników klątwami, aż tak dobrze nie jest, ale tnąc ich mieczem na lewo, na prawo. Jest to całkiem fajna giereczka, w której elementy platformowe są jednymi ze słabszych ze względu na dość takie łąki, płynne sterowanie, znaczy się postać bardziej sunie, są to pixelartowe rzeczy, które nie zachowują się jak prawilny pixelart, właściwie są to obiekty z mocno pikselowym sprite'em, które płynnie przesuwają się po przestrzeni, więc nie jest to koszerny pixelart, wygląda dalej fajnie, ale jeżeli chodzi o grywalność, to tutaj widać, że jest to robione na obiektach poruszających się w przestrzeni na silniku, który mocno ogarnia już 3D i to nie jest totalnie 2D gridowy indyczek. Jeżeli chodzi o sterowanie, ja leciałem na padziku, już jest całkiem nieźle, nie jest może jakoś dopieszczone na maksa, ale jak na ten etap produkcji już jest dobrze, nie jedna gra, która wyszła, ma gorsze sterowanie niż to tutaj, więc jest ok. Jeżeli chodzi o strefę wideo, wspomniałem, że jest to pixelarcik, nie do końca koszerny pixelarcik, ale raduje me oczy, oczęta me i dusza są usatysfakcjonowane, bo wygląda to fajnie, zgrywa się ze sobą, jest ok, mam nadzieję, że twórcy to troszeczkę jeszcze dopieszczą. Będzie sprawiało wrażenie mniej płynnego, a bardziej takiego prawdziwego pixelartu, to wtedy będzie miodnie, no ale to twórcy muszą troszkę dokręcić śrubę. Jeżeli chodzi o strefę audio, jest wiele sampli, które są brane z różnych stron świata, żeby coś tam było. Na razie jest dużo placeholderowych elementów muzycznych, nie zachwyca mnie audio, z drugiej strony nie jest złe. Tak jak powiedziałem wcześniej, i w tym wypadku są gry, które już miały swoją premierę, które są mniej dopieszczone w tej kwestii. Okej. Jeżeli chodzi o bugi, natknąłem się na kilka, a raczej jest to związane z etapem produkcji, niż że coś tutaj totalnie nie działa. Niektórych rzeczy można strasznie nadużywać, na przykład na samym początku można wykorzystać teleport, żeby wracać do huba i rozpoczynać misję jeszcze raz, dostawać startową walutę wielokrotnie i bardzo szybko rozbudować swoją postać praktycznie na maksa, nie robiąc nic, odblokowując wszystkie dodatkowe zdolności, więc pewnie to gdzieś tam widzicie, że próbowałem się parę razy bawić, także łapię, no i co z tego, lecimy dalej do samego ogrania. Jeżeli chodzi o plusy, minusy, to na ten etap produkcji powiedziałbym, że wszystko jest na plus. Graficznie wygląda całkiem nieźle. Gameplay jest na plus, poza elementami totalnie platformowymi, które tutaj no, przy tym sterowaniu płynnym są łąki i nie najbardziej zachwycony jestem, ale i tak jest nieźle. Na minus powiedziałbym tylko, że to jak za bardzo płynne to jest, znaczy płynne to jest pozytywne określenie, to jest takie jakby śliskie na lodzie, jeździ troszeczkę za bardzo rozjeżdżające się w tą stronę, więc to jest jedyny minus, który mogę w tym momencie zauważyć i przywołać. Jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe, to dla tego dema na ten moment jest 64-bitowy procesor i system operacyjny, na przykład Windows 7, procesor z taktowaniem 2,66 GHz na każdy z dwóch rdzeni, karta graficzna taka jak GeForce 700 Series, 1 GB wolnej przestrzeni na dysku, w zalecanej konfiguracji będzie to już Windows 10, procesor taki jak Intel i5 2,66 GHz, grafika taka jak GeForce 900 Series i 2 GB wolnej przestrzeni na dysku. Nie wiem dlaczego żądają więcej miejsca na dysku, ta gra nie puchnie jakoś wybitnie, przynajmniej nie powinna puchnąć jakoś wybitnie. Jeżeli chodzi o wersje językowe, to jest pełne udźwiękowienie mniej lub bardziej w języku angielskim oraz interfejs i napisy w języku angielskim, hiszpański, wersja latynoamerykańska i turecki. Nie ma w żadnym innym na chwilę obecną. Macie chwilę bez mojego monologu? Bullseye! Bullseye! Dominating! Amazing! I reasumując, gierka jak na ten etap produkcji wygląda już całkiem nieźle. Wydaje mi się, że brakuje w niej kilku takich bardziej krzykliwych, promocyjnych asetów. Na dzień dobry miniatury, nie miniatury, jakieś tam tapety, żeby przyciągnąć wzrok gawiedzi do tego dema, ale tym powinni się twórcy też zająć, jak będzie troszkę bliżej premiery i gra będzie mocniej dopieszczona, bo wiele osób może polecić, zagrać w demówkę i się zrazić. Z drugiej strony, jak wiecie, jak wygląda system produkcyjny gier, to też wiecie, że już na ten etap jest nieźle, wygląda to bardzo dobrze, stąd też moje i zainteresowanie jest. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego dnia, świetnych demówek do grania, miłego do następnego i hej! Miałaś mi nie przeszkadzać.